Dzień dobry, z tej strony Jakub. Jest godzina 9:40 i rozpoczynamy naszą kontynuację gry w grze Diabeł na stronie G. Ostatnio rozpoczęliśmy już pierwszy rozdział gry, upuściliśmy prolog i teraz będziemy mogli, będzie więcej możliwości wyborów oraz będziemy mogli zdecydować, czy idziemy główną ścieżką fabularną, czy może skręcimy na jedną z... Znaczy, w jedną z... Ich jest sześć. Znaczy, są trzy dziewczyny, każda ma dwa różne zakończenia. Więc to daje różne... To daje sześć pobocznych. Ale nieważne, zobaczymy, jedziemy dalej. Stał tam zamyślony. Minęła już prawie godzina. Mało zamknął oczy. Było tu ogrzewania. Nie było tu ogrzewania, a plecy miał przyciśnięte do lodowatej ściany. Ze swoją niewrażliwością na zimno był niczym mnich tłumiący wszelkie bodźce dochodzące ze świata zewnętrznego. Mało miał już plan. Gdy zostanie on wcielony w życie, w tym mieście zostanie popełniona zbrodnia ogromnych rozmiarów. Jednak ten czas wciąż jeszcze nie nadszedł. Wszystkie przygotowania zostały już zakończone. Jedynym, co pozostało mu do zrobienia, było oczekiwanie na odpowiedni moment. To jak używając oklepanego sloganu cisza przed burzą. Czy są jeszcze swobodne kończe, które należy związać? Czy pominął coś podczas planowania? Wciąż nad tym myślał. I zawsze dochodził do jednego wniosku. Nie pozostało nic do zrobienia. Obecnie nieujawnienie się było najlepszą strategią. Usami Haru, jeżeli w planie jest jakikolwiek nieznany czynnik, to jest nim właśnie ona. Aby sprawdzić Usami Haru, Mao skorzystał z agencji detektywistycznej. Ta długowłosa dziewczyna była inna niż normalni uczniowie liceum. Z jej niezwykłą inteligencją zetknął się osobiście. Detektywi sprawdzili jej znajomości i otoczenie. W trakcie dochodzenia odkryli, że Usami Haru posiada pewne tajemnice, jednak nie było to coś, co mogłoby zagrozić planom Mao. Więc dlaczego aż tak się jej obawiał? Było wielu innych, którzy tak zachowali urazę do Mao. Usłyszał odgłos najeżdżającej windy. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Someya ukłonił się nisko. Kropla potu spłynęła na jego czole, gdy się wyprostował. Spotkanie dotyczące rozwoju dzielnicy wschodniej przedłużyło się. Czy smakowało panu trunki? Popatrzył na czerwoną twarz Somei. Przemawiał do niego za pomocą oczu. To nie było spotkanie, lecz impreza, prawda? Ja i także odrobiłem pracę domową o tobie i o tym, jak bardzo lubisz swoje trunki. Someya wdychał słowa otoczone wonią alkoholu. Przepraszam, to była bardzo ważna sprawa. Ten mężczyzna jest w końcu urzędnikiem Ministerstwa Transportu. Nic się nie stało. Proszę tylko pamiętać, że mój czas jest ograniczony. I wzajemne stosunki ostatnio zmieniły się drastycznie. Sam ja był teraz dosyć posłuszny, Mao. Widząc go tak pokonanego, nawet geniusz z Bostonu odpuściłby wywieranie na niego wpływu. Someya nie wiedział niczego o Mao. Nazwisko, wiek, przyszłość, wszystko zostało sfabrykowane. Ale w pewnych interesach lepiej jest nie znać prawdziwej natury partnera. W końcu w ten sposób łatwiej można ominąć prawo, jeżeli znajdzie się, ponoć się, taka konieczność. Someya starał się być wyrozumiały. Głównym wkładem Mao w interesy korporacji Sanno był przemyt broni. Od czasu przedwojenny krajowy rynek broni był zmonopolizowany przez jedną firmę. Działalność Mao pomogła złamać ten monopol na japońskim rynku. Japoński podatek od importu był wysoki, ale Mao znalazł słaby punkt w niskim podatku od eksportu. Ustawiając bazy w Niigatacie i Fukuoce oraz nawiązując kontakt z zagranicznymi przestępcami, którzy mieli w przyszłości do czynienia z zorganizowanymi grupami przestępczymi, sformułował połączenie między Koreą Północną a Hongkongiem. Ryzyko było wysokie. Wiedział, że zarząd od spraw kryzysowych nie jest tym, co można lekceważyć. Jednakże bez względu na to, jak potężny był przeciwnik, Mao musiał to zrobić. Nigdy nie przestanie z mnie zadziwiać swoją pomysłowością. Skończyli rozmawiać o interesach.
przeszli do tematów takich jak sposób schowania broni, jej przemieszczenie, ludzie, którzy muszą mieć po swojej stronie, aby zwyciężyć. Zadbano o wszystko. Jest coś, co chciałbym wiedzieć. Semeja w końcu się zrelaksował. Co jest twoim celem? Moim celem? Nie wyglądasz na osobę, która interesowałaby pieniądze. Alkohol musiał zatem na niego wpływać. Semeja wyglądał na odrobinę wstawionego. Od pewnego czasu prowadzimy razem interesy. Mógłby mi pan powiedzieć coś o swoich ambicjach? W jego spojrzeniu widać niezłą zaciętość, pomyślał Mao. Od samego początku nigdy nie lekceważył Somei. Prawda, zauważał, że iż łatwo jest nim manipulować, ale nie do stopnia, w którym by nim pogardzał. Gdyby Somei dostał posadę dyrektora kadry kierowniczej korporacji Sanu, poprowadził organizację w zupełnie nowym kierunku. Jako część polityki gwałtownego rozwoju firma inwestowała większość swoich dochodów w nowe i zróżnicowane przedsięwzięcia. Oczywiście, odkąd nowy plan uwzględnił zmniejszenie premii pracowników, nie brakowało też jego przeciwników. To wszystko, nawet praca z Mao oraz rozpoczęcie nielegalnych interesów było robione dla dobra firmy. Mój ojciec pracował tu jeszcze przed firmą. Spędził większość swojego czasu pracując dla tej firmy, dając z siebie wszystko, by była tym, czym jest teraz. Muszę to kontynuować, aby upewnić się, że jego praca nie poszła na marne. Cóż za piękne marzenie, powiedział to szczerze. Chociaż nazywali go Mao, nigdy nie uważał się za lepszego od innych. Wiedział, że Someja, będąc 30 lat starszy od niego, bez wątpienia miał wiele zdolności, których Mao nie mógł się z nim równać. Ja nie mam żadnych marzeń. Nie bądź taki skromny, masz takie same oczy jak mój ojciec przed walką. Oczy człowieka z wielkim celem, wielkimi oczekiwaniami. Nie mam żadnych marzeń, mówię prawdę. Powiedział to stanowczo. Somei opuścił głowę. Sprawiał wrażenie, jakby chciał ukryć swoje rozczarowanie. Proszę zapomnieć, że w ogóle pytałem. Trudno jest prowadzić interesy z kimś, komu nie zależy na pieniądzach. W czym tkwi problem? Naprawdę jesteś bystry. Mam problem z wykupieniem całej ziemi we wsi, ze wschodniej dzielnicy. Czyżby tamtejsi mieszkańcy nie chcieli oddać swoich posiadłości? Nie słuchają nas, nawet gdy proponujemy im kwoty dwukrotnie wyższe niż wartość rynkowa ich ziemi. To naprawdę denerwujące. Musiałem zatrudnić ludzi wyspecjalizowanych w tego typu sprawach, aby się nimi zajęli. Prawdopodobnie specjalistów o zorganizowanej przemocy. Więc Someja także lubił brutalne metody. W dzisiejszych czasach ludzie skupiający ziemię nie mogli korzystać z tych samych metod, co korzystali w czasach gospodarki bańki mydlanej w Japonii. To zrozumiałe, że możemy mieć problemy z dogadaniem się. Pozostała już tylko jedna działka. Someja wyjął swój notatnik. Na kolejnych stronach zapisane były adresy i plany. Przeszedł do ostatniej strony, gdzie znajdowała się lista rodzin, które nie chciał się wyprowadzić. Niezależnie od sytuacji, ta sprawa nie ma ze mną nic wspólnego. Machnąwszy ręką, Mao odrzucił propozycję. Najmocniej przepraszam, nie miałem zamiaru prosić o pomoc. Czy ta sprawa, a na pewno jest na tyle ważna, aby się o nią aż tak niepokoić? Wiecie sami, ta sprawa byłaby odpowiednia dla dyrektora sekcji tej jakiejś pobocznej chwili. Wezmę sobie łyk herbaty? A, cyk po jednym. Dobra, idziemy dalej. Mao doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak wiele wysiłku włożyła korporacja Sanu z projektu przebudowy dzielnicy wschodniej. Someja wciąż był jednak dyrektorem kadry kierowniczej w kwaterze głównej korporacji. Byłoby dziwne, gdyby ten projekt był dla niego aż tak ważny. Ta sprawa z pewnością musiała mieć jakieś drugie dno. Słyszałem, że prowadzi pan rozmowy z urzędnikiem Ministerstwa Transportu. Naprawdę, nic się przed tobą nie ukryje. Owszem, w sumie sam dopiero to powiedziałeś. Owszem, w sprawie akcji. Handel wewnętrzny. Rzeczywiście, jeżeli ten projekt zakończyłby się sukcesem, wartość akcji drastycznie by wzrosła. Samej ewidentnie przekazał trochę informacji, aby przekupić urzędników. Właśnie wtedy to się stało. W tym momencie Mao wyłapał pojedyncze nazwisko figurujące na notatniku Samej. Miwa Tsubaki. Zamknął oczy. Miwa Tsubaki. Gdzieś wcześniej słyszał to imię. Czy coś się stało? To nic takiego. Źle się czujesz? Ach, tak. Ona jest znajomą u Samiharu. Ta Miwa Tsubaki chodzi do szkoły Jusaka Saki, prawda? Znasz ją? Mao zaśmiał się pod nosem. Co powinien zrobić ze swoim wolnym czasem podczas oczekiwań na burzę? W tej jednej chwili otrzymał wszystkie szukane odpowiedzi. Mógłby wykorzystać Tsubaki, by zapewnić Usami Haru w kozi róg, ruszać ją do kapitulacji.
Panie Sumiya, chciałbym zająć się tą sprawą. Sumiya wstrzymał oddech. Co jest powodem tej zmiany? Słyszałeś kiedyś historię o terroryście z południowej Afryki? Porwał samolot, aby zabić konkretną osobę, ale jego organizacja nie była usatysfakcjonowana z wyeliminowaniem celu. Postanowił więc rozbić cały samolot. Zabił tych wszystkich lecących z nim ludzi tylko dlatego, że przebywał tam również ich cel. Usta mało wykrzywiły się. Negatywne emocje gotowały się w jego wnętrzu. Emocje, których nie potrafił utłumić. Tak jak powiedział, on sam nie miał żadnych marzeń. Jest tylko jedna rzecz, o której wciąż myślę. O czym mówisz? Niech pan pozwoli mi po prostu wszystkim się zająć. Mało odwrócił się od samej. Całe jego ciało drżało. Była to jedna rzecz, jedyne uczucie potrafiące zmusić mało do działania. Zemsta. Tylko zemsta. Rozdział drugi. A nie, to jest rozdział drugi, więc się pomyliłem. To nie był prolog, tylko wyszedł przez rozdział pierwszy. Pomyłka moja. Ostatecznie nie poszedłem wczoraj do Tsubaki. No cóż, chyba po prostu zrobię to innym razem. Musiałem opuścić Tsubaki z powodu nagłego wypadku. Dzień dobry, Azai. Przepraszam za wczoraj. Tsubaki nie świadomił mojego wewnętrznego konfliktu. Obdarzyła mnie swoim zwyczajowym uśmiechem. Może padłbym do ciebie czasami, gdybyśmy byli razem i gdzieś byśmy razem wyskoczyli. Co? Dlaczego pytasz? Wiem, to znaczy, że nie mogę? Nie o to mi chodzi. O co chodzi? To rzadkość widzieć cię tak zdenerwowaną. To nic, jestem tylko trochę zawstydzona. Zawstydzona? Sęk w tym, że mój dom jest trochę nietypowy. Teraz to naprawdę chciałbym tam przyjść. Może dzisiaj? Co? Zbliżyłem się do niej z uśmiechem na ustach. Nie, znaczy, jeżeli przyjdziesz do mnie, to wtedy będę musiała cię przedstawić mojemu tacie. I co z tego? Przecież nie proszę o twoją rękę. Ale mój tata źle zrozumiałby całą sytuację i pomyślał, że tak. Czego ty tak się boisz, Tsubaki? Meiji pojawił się znikąd. Niczego takiego. Azai chciałby przyjść do mojego domu. Co? Ty mu odmawiasz? Wcale nie, jestem tylko trochę poddenerwowana. To wszystko. Więc może ja też pójdę. Co? Słuchaj, dzieciaku, nie potrzebuję pomocnika. A co ze mną? Mogę z wami iść? Nie wciskaj się tam, gdzie inni cię nie chcą. Poza tym, skąd tu się wziął wasza dwójka? A więc poczekaj sekundę, muszę dzisiaj iść do pracy, więc mogę być lekko spóźniona. A ja muszę nakarmić moje zwierzaki. A więc chodźmy razem, Etekichi. Pewnie, co powiesz na to, aby spotkać się na stacji? Tsubaki podniosła głowę. Myślę, że byłoby w porządku, gdyby wszyscy przyszli. Super, dobrze, wszystko jedno. W przerwach między lekcjami wykonałem parę niezbędnych telefonów. Musiałem przedyskutować kwestię rodziny Miwa. Dostałem ochrzan za to, że za wolno wykonałem swoją pracę. Och, witaj, tak, tu Kiyosuke. Proszę iść dzisiaj wieczorem jeszcze raz. Tak, pod żadnym pozorem nie bądź zbyt szorstki, zrozumiano. Zadzwoniłem do pracy i poprosiłem ich, by dzisiaj wieczorem wysłali paru ludzi do domu Tsubaki. Muszę zobaczyć też to miejsce na własne oczy. Musi być jakiś powód, dla którego za nic nie chcą go sprzedać. Cała wschodnia dzielnica jest obszarem wiejskim. Niestety wartość nieruchomości ogromnie wzrosła z uwagi na to, że ma zostać otwarty ośrodek narciarski, jednak trzeba wsiąść już daleko od wartości nieruchomości w centrum. Są pewni siebie, odrzucają oferty kilka razy wyższą niż wartość całej nieruchomości. Moja praca polega na odkryciu powodu niekończących się odmów z ich strony, a następnie wyeliminowaniu problemów kawałek po kawałku. Nagle kącikiem oka spostrzegłem Shiratori. Hej! Ledwo zwróciła na mnie uwagę. Idziemy dzisiaj wieczorem do Tsubaki. Chcesz iść z nami? Nie, dzięki. Nie mów tak. Fajnie, będzie razem się rozerwać. Zrobimy wielką sąsiedzką imprezę jak rodzina. Co ty na to? Lekcja zaraz się zacznie. Zwróciła się z zamiarem odejścia. Hej, poczekaj, dlaczego tak bardzo mnie nienawidzisz? Sugeruję, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, jakim jesteś człowiekiem? Jakim jestem człowiekiem? Gdyby ludzie wiedzieli, kim jesteś naprawdę, czy nadal chcieliby robić tą sąsiedzką imprezę? Gdyby on tak, a chcesz wszystkim powiedzieć, jaki naprawdę jestem, po to, aby się ode mnie odwrócili? Naprawdę uważasz ich za swoich przyjaciół? Może ta dziewczyna nigdy nie odpuści. Pozwól, że cię o coś spytam, Shiratori. Krzywdziłem cię w jakiś sposób? He? Pewnie mam swoją ciemną stronę, którą chciałbym ukryć przed innymi. Czy to w jakiś sposób
czy to ci w jakiś sposób przeszkadza? Oczywiście, że nie. Kiratori po prostu się mnie boi. Przecież nie zrobię ci nic złego. Zostaniemy przyjaciółmi, co ty na to? Uprzejmie wyciągnąłem do niej rękę. Nie. Kompletne odrzucenie. Mimo została odwrócona do mnie plecami, widziałem wyraźnie, jaka jest złe. Rany, co ja do cholery zrobiłem nie tak? Gdy skończyliśmy lekcję, cyk po jednym. Gdy skończyliśmy lekcję, słońce chyliło się już ku zachodowi. Naprawdę zamierzasz przyjść do mojego domu, a masz coś przeciwko? Och nie. Poza tym jak wyszliśmy przez szkolną bramę, Tsubaki nie przestawała mamrotać pod nosem. Dzisiaj Azai przyjdzie do mnie do domu. Zapowiada się ciekawy dzień, kropka. Zadzwoniłaś, żeby powiadomić o tym swoich rodziców? Ach tak, zadzwoniłam ze szkolnego telefonu. Powiedzieli coś? Wydawali się być niesamowicie zadowoleni. Tata powiedział, że mama ugotuje trochę czerwonego ryżu, by to uczcić. Co to za rodzina? Jest wiele rzeczy na temat ojca Tsubaki, o które chciałbym zapytać. Jak twój ojciec zarabia? Jest rolnikiem. Och, uprawia warzywa? Nie, jabłko. O, pierwszy raz o tym słyszę. Zawsze był rolnikiem. Powiedział, że mój dziadek i pradziadek też byli rolnikami. Zawsze byliśmy rodziną rolników. Ten człowiek ma sad. Zastanawiałem się wcześniej, czemu ta działka jest taka duża. Teraz już rozumiem, to całe pole jabłoni. Mam wrażenie, że będziemy musieli płacić im za każde pojedyncze drzewo, gdy się wyprowadzą. Możemy nawet skończyć szukając dla nich zastępczego pola. Ale pomimo tego, że podniosłoby to koszty oszkodowania, i tak wątpię, aby dorównałoby w sumie, którą im zaoferowaliśmy. Więc powodem, dla którego nie chcą się wyprowadzić, jest... Rozumiem, więc ta ziemia należała do twojej rodziny od lat. Tak, moi rodzice są do niej bardzo przywiązani. Po prostu nie chcą się wyprowadzić z miejsca, w którym czują się dobrze. Bardzo prosty i oczywisty powód, ale ostatnio wiele osób prosiło nas, abyśmy się wyprowadzili. Rzeczywiście, bardzo kłopotliwa sytuacja, to nie jest sprawa pieniędzy. Mimo że tata stanowczo odmawiał, wygląda to, że ludzie nie zamierzali się poddać. Zdaje się, że macie kłopoty, być może mógłbym wam w tym pomóc. A ty, Azai? Czy nie mówiłem ci, że pomagam ojcu w klasy? Znam kilku profesjonalnych rzeczoznawców i ludzi zarządzającymi aktywami. Naprawdę? To wspaniale, Azai. Naprawdę można tobie polegać. Twarz Tsubaki zaczerwieniła się niczym jabłko. Byłoby świetnie, gdybym mógł porozmawiać z twoim tatą. Też bym tego chciała. Tata naprawdę nic nie wie o posiadaniu ziemi związanym z tym prawie. Nie ma pojęcia, co powinien zrobić. Byłoby wspaniale, gdybym mógł pomóc. Uśmiechnąłem się szeroko, doskonale upozorowanym uśmiechem. Jesteśmy na miejscu. Całą drogę do wschodniej dzielnicy przejechaliśmy metrem. Miasto Tonabestu jest podzielone na 9 dzielnic. Wschodnia dzielnica jest najbardziej wiejska. Jak okiem sięgnąć, wszędzie widać było farmy i szklarnie. A na drodze ogromne ciężarówki i koparki ciężko i mozolnie pracowały, by wykańczać teren. Rozwój postępował. Ejci już sami też przyjdą? Podałem im swój adres. Zastanawiam się, czemu oni też chcieli przyjść. Będzie zabawniej ze wszystkimi. Zapomnij o Ejci. To obecność przynajmniej najbardziej mnie zastanawia. W takim razie wejdźmy. A co, czekaj chwilkę. Tsubaki zatrzymała mnie. Nie powinniśmy zaczekać na Ejciego już sami? He? A czy nie powiedzieli czasem, że się spóźnią? Więc może usiądziemy gdzieś i poczekamy na nich? Gdzie? Może w parku albo gdzieś pobliżu? To i co będziemy tam robić? Może pochuśtać się na huśtawkach? Mówisz poważnie? A może zjeżdżalnie? Żartujesz sobie? Przepraszam, wolałbym zabawę fałanego? Niedorzeczna. Grasz tylko w dziecięce zabawy? Gram jeszcze w gry wideo. Dobra, może być, ale żeby to zrobić, musimy wejść do środka, więc puść mnie wreszcie. Zaczekaj chwilę. Jakby nie patrzeć, ona nie chce, żebym wchodził do jej domu. Zapewniam cię, że ci się u mnie nie spodoba. A, zabawa chowanego na dworze zimą ma mi się podobać, ale zostanie źle zrozumiany. W jaki sposób źle zrozumiany? Moja rodzina potrafi być odrobinę przytłaczająca. Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Źle cię zrozumieją. Och, na miłość boską. Odepchnąłem Tsubaki i przekroczyłem próg domu.
Dobra, ale poczekaj, chociaż aż powiem, że można bezpiecznie wejść. W porządku. Czy ty próbujesz przede mną... Czy... Co ty próbujesz przede mną ukryć? A czekaj tutaj. Już ja wejdę pierwsza. Suwaki pośpiesznie weszła do środka. Czekałem chwilę. Czekałem długo. Możesz już wejść. Wreszcie usłyszałem dobiegający z wnętrza głos Suwaki. Dzięki. Tylko wszedłem, powitały mnie gwarne głosy. Ach, już jest, jak żywo. A przyszedł twój chłopak? Chłopak. Och, wow. Ajzaj, zaczekaj minutkę. Suwaki krzyknęła za mnie. Niczym ciągnięty do tego hasu, poszedłem przed siebie, zdejmując buty. Dziękuję za zaproszenie. Chwila, to jest chłopak. Dużo ich. O, jaka przystojna sztuka. Siostrzysce trafił się naprawdę niezły. Twój chłopak jest taki fajny. Siostrzysko, siadajmy już do jedzenia. Niewyobrażalna ilość spojrzeń. Jak twój chłopak ma na imię? Hej, Hiroaki, to tata chciał to o to zapytać. Proszę usiądź, czuj się jak u siebie w domu. Na zewnątrz musi być zimno. Mamo, obiad już jest gotowy. Właśnie, jest już gotowy. 1, 2, 3, 4. Przepraszam, nie powiedziałem ci o nich. Czekaj, o co chodzi z tą szaloną liczbą? Hej, Suwaki, przestaw go ojcu. Jej ojciec chlepnął się po swoim lekko okrągłym brzuchu. A wiem, znażyłam się akurat kiedy chciałem się przestawić. Ła, oblałam się. O Boże, Hiromi. Łe, brudaska. Suwaki, kochanie, to nie było grzeczne. Spojrzałem na Suwaki z nadzieją na pomoc. Uspokójcie się wszyscy. Siostrzycko, jestem głodny. Wow. Co ja mam z tymi dzieciakami? Siostrzycko, obiad. Nie wyglądała to, aby hałas miał ucichnąć. Przepraszam, ponieważ sam nie chcieli się uspokoić, byłem zmuszony podnieść głos. Fiu. Nagle łyska od zupy poleciała w moim kierunku. Hej. O Jezu. Przepraszam, fiu. Co do... Tym razem było to pałeczka. Hej, co wy robicie chłopakowi Suwaki? To nie jest mój chłopak, tato. Suwaki była zdenerwowana. Rozumiem, teraz wiem, czemu Suwaki nie chciał ze mną przyszedł. Krzyk po jednym. Drugi patyczek uderzył mnie w twarz. Radny, uspokójcie się wszyscy. W tym momencie zadzwonił dzwonek. Jesteśmy, to Eici. Witajcie, proszę usiądźcie. Ile tutaj ludzi? Zaraz. Co to niby jest? Świat według Suwaki? Po przybyciu Eiciego i sami w pokoju zrobiło się tylko jeszcze bardziej tłoczno. Och, obawiałem się, co tam może się stać. Ja chcę do domu. Dziękuję za waszą gościnność. Co za brutalny obiad. Dobrze. Suwaki, nie miałem pojęcia, że masz rodzeństwo. I w dodatku jest najstarsza, co tylko pogarszaj sytuację. Po zjedzeniu obiadu dzieci szybko poszły spać. Przepraszam. Wiem, że tata mówi pełno dziwnych rzeczy. Spójrz na to z dobrej strony. Azai nareszcie zakończył swoją metamorfozę chłopaka Suwaki. Twój ojciec rzeczywiście jest dosyć przytłaczającą osobą. Gdy uśmiechnąłem się gorzko z przybieralni, dobiegł głos. Hej, Kyusuke, dlaczego nie weźmiesz kąpieli? Ach nie, dziękuję. Umyję ci plecy. Tato, proszę, przestań. Odprężałem się, spędzając ten wieczór z moimi znajomymi w klasy i jak gdyby zapomnieć o celu, w którym tutaj przybyłem. Dzieci, chcecie coś na deser? Mama Suwaki położyła na stole kilka gruszek. Wyglądają świetnie, bardzo chętnie. Och, mamy widelec. Nie potrzebuję ich. Usami złapała gruszki i wgrywa się jak małe zwierzątko. Hej, Kyusuke. Hej, ci szepnął do mnie. He? Wy naprawdę ze sobą chodzicie, prawda? Oczywiście, że nie. Nie próbuj tego przede mną ukryć. Taki Kasanowa jak ja po prostu umie rozpoznawać takie rzeczy. Nie chodzimy ze sobą, prawda, Suwaki? Co? Hej, ci odniósł wrażenie, że naprawdę ze sobą chodzimy. Co? Ale co? Ale czy wasza dwójka nie spotykała się ostatnio bardzo często? To prawda, razem poszliście kupić tę płytę. Usami dołączyła do rozmowy po przełknięciu gruszki. To dość niezwykłe dla kogoś tak zajętego jak ty, Kyusuke. A przez zajęty mam na myśli oczywiście, że posiadasz tak wiele innych kobiet, że po prostu nie jesteś w stanie się zdecydować. Co za nonsense. Przesadzacie. To tylko bzdury chodzenie Suwaki mogłoby mi przynieść sporo korzyści, gdybym mógł pozyskać zaufanie, a co za
tym idzie także zaufanie całej rodziny, to przekonanie do przeprowadzki byłoby znacznie łatwiejsze. A po prostu jesteście parą i już to zostawmy. W tym momencie Tsubaki pokręciła głową. Przepraszam, ale to nieporozumienie. Uśmiechnęła się lekko, by sprzeciwić się uszami Eiciemu. Muszę to wyjaśnić, lub całe nieporozumienie sprawi kłopoty Azajowi. Sprawi mi kłopot. Zapamiętam te słowa. Siostrzycko, muszę Siusiu. Jej najmłodszy brat przyszedł, trąc oczy. Dobra, Hiroki, chodź tędy. Wzięła go za ręki i wyprowadziła na korytarz. Tsubaki jest taką miłą dziewczyną. Oczywiście, jest w końcu członkiem mojego party. O Jezu. Co się stało, Kisuke? Ciągle jesteś w Sakupota, jak stanowczo zaprzeczyła, że jesteś jej chłopakiem? Eiji nie przestawał sobie o mnie żartować. Troszkę. Więc ja też trochę pożartowałem. Jestem pewien, że każdy mężczyzna marzy o żonie tak przywiązanej do rodziny. Oczywiście budowa rodziny nie jest tym, czym chciałbym się skupić w życiu. A ty usami? Le? Jesteś ktoś, kogo kochasz? Ja? Tak, jest. Powiedziała to nonszalacko. He, co jest? Nagle zrobiła się poirytowana. Oczywiście, że nie. Więc czy jest, czy nie? Więc mogę cię zapewnić, że na pewno nie jestem zakochana w Azaju. We mnie? He? Czyli ja? Och, przepraszam, ale wolę starsze kobiety, mimo wszystko zastanawiaj się nad tym. Co ty bredzisz? Kontynuowała przeżuwanie swojej gruszki. Tsubaki wróciła ze swoim bratem. Josiczko, chodźmy spać razem. Teraz nie mogę, moi przyjaciele wciąż tu są, więc śpimy wszyscy razem. Hiroki, co ja z tobą zrobię? Usami wytarła ręce i wstał. Chyba będę się już zbierać. Ja też. Spojrzałem na zegarek. Też jestem gotowy do wyjścia, ale moi ludzie będą tu lada chwila. Mama, ktoś puka do drzwi. Tak, tak, kochanie, zobaczysz kto to? Co to może być i to o tej godzinie. Ojciec Tsubaki wyszedł z łazienki i poszedł do drzwi. Siostrzysko, jestem śpiący. Brat Tsubaki ciągle się do niej kleił. Ale chyba nie mam wyboru. Mimo to nie okazywała żadnych oznak zdenerwowania zachowania swojego brata. Zawsze śpicie razem? Dosyć często, zwłaszcza z Hiroakim. On zawsze ma problemy z zaśnięciem. Będzie jej brat nazywa się Hiroaki. Siostrzysko! Przed domu dochodził jakiś hałas. Ktoś coś wykrzykiwał. Co się dzieje? Tata, coś się stało? Wynoście się z mojej posesji, wy paskudne dranie. Jego wyraźny, podniesiony głos dotarł aż do salonu. Tsubaki wyglądała na zaniepokojoną. Chwilę później jej ojciec wrócił do salonu. Dranie, nie mogło uwierzyć. Kochanie, co zrobili tym razem? Za każdym razem jest coraz gorzej. Ludzie z korporacji Azai. Mam wtedy mechanizm, aby z nimi negocjować. Co się stało, Tsubaki? Nie martw się. Przepraszam. Tsubaki mocniej ścisnęła dłoń brata. Muszę usłyszeć ich raport, więc będę już wychodził. Myślę, że wszyscy powinniśmy już iść. Gwinąłem głową. Idziesz do domu? Nie? Usami stała przede mną, jakby próbowała zasłonić mi drogę. Czy to cię nie martwi? Usami spojrzała na rozmawiających w kuchni rodziców Tsubaki. Obniżyłem głos. To jest ich rodzinna sprawa. Naprawdę uważam, że powinniśmy się w to mieszać? Chyba masz rację. W takim razie faktycznie chodźmy już lepiej do domu. Usami ponownie spojrzała na Tsubaki. Hej Tsubaki, jeżeli masz jakiś problem, nie wahaj się mi o tym powiedzieć, he? Ach, w porządku, dzięki. Po prostu zostaw to mnie, dobra? Mówiła to pełna pewności siebie. Ja też będę już się zbierał. Pożegnawszy się, wszyscy wyszliśmy. Dziękuję wam za przyjście. Świetnie się bawiłam. Tsubaki wyszła na zewnątrz, aby się z nami pożegnać. Papa. Jej brat Hiroaki pomachał na pożegnanie, wyglądając przy tym, jakby miał zaraz zasnąć. Zjadłam dzisiaj wieczorem pyszny posiłek. Jestem we wspaniałym nastroju, kropka. Rzuciwszy tekst w stylu Tsubaki, Usami odwróciła się i odeszła. Tsubaki, mogę do ciebie później zadzwonić? He? Koło której? Nie wiem, ale późno się kładzisz, prawda? Tak, czemu pytasz? Prawdopodobnie ma na myśli, czemu chcesz skorzystać z telefonu. Och, to nic ważnego, po prostu chcę się o ciebie martwię. Podrapałem się po głowie, jakbym był zawstydzony swoim banalnym pokazem współczucia. Dziękuję, będę czekać. Chociaż Tsubaki uśmiecha się cały czas, byłem pewien, że ten uśmiech był nieco inny od pozostałych. Jesteś taki miły, Azaj. To powinno zadziałać. Pa, pa. Pa, bądźcie ostrożni podczas drogi powrotnej.
Wyjąłem telefon od razu po powrocie do domu. Wysłuchałem raportu ludzi, którzy poszli do domu Czubaki. Myślałem, że powiedziałem ci, żebyście nie byli zbyt ostrzy. Byłem dość zdenerwowany. Oni kopali w drzwi domu Czubaki. Co byście zrobili, gdyby zadzwonili po policję? Ludzie, nie jesteście jakimiś przypadkowymi chuliganami. Nie możecie stosować takich metod. Własność prywatna, to mogą powiedzieć ludzie ze zwykłej firmy. My jesteśmy człowiekiem cholernej mafii. To nie są stare coś, gdy mogliście robić, co się wam podobało. To moja wina, że użyłem tych złych ludzi. Następnym razem powinienem być bardziej rozważny. Jeżeli policja się zaangażuje, będziemy musieli się wycofać. Cholera, rozłączyłem się. Zebrałem myśli i zacząłem pisać na komputerze. Samotny na siedzeniu przy biurku zawsze mnie uspokajało. Rezydencja Miwa. Rodzina siedmioosobowa. Mał. Usami. Otworzyłem skrzynię z mailową i zacząłem wypisywać fragmenty informacji. Przenieś. Uczucia Czubaki, życzliwość, dalej, użyć jako przewagę, mało, miła dziewczyna, miła dziecina, aha, to jest ten jego tekst, dziecina, no dalej. Przenieś prywatne ustawienia, pieniądze, mało, pójdź, miła dziecino, ach, o cóż ten płacz, zabawię się z tobą, tak pięknie, o patrz. Niespójne wyrazy migały na ekranie. Nieznane mi słowa dostały się z głębi mojego umysłu. Pisałem i myślałem w tym samym czasie. Po krótkiej burzy mózgu wysłałem tego maila na swój własny adres. Otworzyłem poczę i jeszcze raz próbowałem uporządkować te słowa. Nauczyłem się tej metody od pewnego znajomego biznesmena. Działa całkiem nieźle. Nie chodzi tylko o pieniądze. Doszedłem do pewnego wniosku. Wniosku dotyczące powodu, dla którego rodzina Miwa nie sprzeda tej swojej ziemi. Podbita cena ziemi połączona z kosztami związanymi z zakupem odpowiedniej nieruchomości, zastępczej przeprowadzką i innymi dodatkowymi opłatami jest zadziwiająco wysoką sumą pieniędzy. Jeżeli zdecydowaliby się na przeprowadzkę z takimi pieniędzmi, nawet tak duża rodzina jak ich mogła dobrze prosperować. Więc jeśli mimo tego faktu w coś nie chcieli się wyprowadzić, to nam musiała gdzieś indziej. Nie podoba mi się to. Każdy problem w tym świecie można rozwiązać dzięki pieniądzom. Nic mnie nie przekona, że jest inaczej. W międzyczasie zadzwonię do Czubaki. Zadzwoniłem do jej domu. Ktoś momentalnie odebrał. Ach, Azaj? Och, to było szybkie. Tak, czekałem przy telefonie. Wow. Przepraszam, że przyszedłem dzisiaj tak nagle. Obiad był przepyszny. Naprawdę? Tak, smakował bardzo domowo. Nie jadłem takiego posiłku od dłuższego czasu. Moja mama gotowała dzisiaj obiad, ale jutro jest moja kolej. Może na to nie wygląda, ale jestem całkiem niezłą kucharką. Och, chwalenie samej siebie jest dla ciebie naprawdę rzadkością. Chwalenie? Tak, synie, pochwaliłaś się właśnie, że dobrze gotujesz. A tak, chyba faktycznie się chwaliłam. Przepraszam, jeżeli jutro okaże się, że przesadzam. Wydaje mi się, że mogę uznać to za znak, że zaczyna się przede mną otwierać. Przy okazji, twój tata dobrze się czuje? Och, przepraszam, że musiałeś to oglądać. Chcieli was zmusić do sprzedaży ziemi, prawda? Radość nagle znikała jej głos. Tata powiedział, że wyglądali jak jakuza. Naprawdę? To okropnie. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy zawiadomić policji. Co za odważna dziewczyna. Policja, co? Co o tym myślisz? Szczerze? Wątpię, że byłby to dobry pomysł. Czemu tak myślisz? Ponieważ policja jest naprawdę zajęta. Myślę, że mogliby nie przyjąć tej sprawy. Założę się, że nie kiwną nawet palcem, dopóki nie dojdzie do użycia przemocy. Właściwie to niektórzy policjanci czasami nawet pomagają takim kupcom ziemskim, jacy was znachodzą. Tak naprawdę od kiedy to właśnie korporacja Sanu wspiera ten projekt, nie dziwiłbym się, gdyby naprawdę nawiązywali u policji kilka porozumień. A więc to nie zadziała? Wydaje mi się, że nie, jak to oni mówią. Brak naruszenia własności prywatnej policji nie obchodzi prywatnych konfliktów o prawo nad ziemią. Oczywiście było opisane przeze mnie sytuacja dotyczące przyszłości, gdy jakuza nie musiała się bać prawa. Teraz policja pojawi się nawet, jeśli będzie za głośno.
jeżeli będą za głośno krzyczeć. Rozumiem, dziękuję za i widzę, że dużo o tym wiesz, co za szczera dziewczyna. Czy to w porządku, jeżeli w dalszym ciągu będę cię odwiedzał? Może będę w stanie jakoś... To byłoby istne marzenie. Co za dziwny sposób powiedzenia tego. Pamiętaj też, by powiedzieć o tym swojemu tacie. Węschnąwszy trzubaki odparła. Przepraszam, że nazywają cię moim chłopakiem. Ech, nie ma problemu. Mam swoje plany. Właściwie to aż bardzo mi to nie przeszkadzało, he? Och, no co ty, nie ma takiego przedstawiciela, który nie chciałby być nazywany twoim chłopakiem. Cisza się przedłużała. Jestem pewien, że trzubaki po drugiej stronie telefonu zrobiła się cała czerwona. Dziękuję, zapiszę to w pamiętniku. Haha, czemu w pamiętniku? Teraz nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tsubaki mi ufa. Wnioskując z moich dzisiejszych obserwacji, byłem w stanie stwierdzić, że cała rodzina kochała Tsubaki. Jej ojciec uparcie bronił się przed sprzedażą swojej ziemi, ale czy zdołał odmówić swojej ukochanej córce? Mógłbym to dobrze wykorzystać. W tym momencie Tsubaki znowu odezwała. Więc Azai, tak? Ja muszę cię przeprosić. O, za co? Wydawała się całkiem poważna. Był czas, kiedy uważam cię za oziębłą osobę. Rozumiem. Byliśmy w tej samej klasie od pierwszego roku, prawda? Ale nigdy naprawdę nie rozmawialiśmy. Trzymam się odtrącenia za każdym razem, gdy próbowałem z tobą porozmawiać. Rzeczywiście, do niedawna nie interesowałem się Tsubaki. Co w związku z tym? No wiem, przepraszam. Naprawdę bardzo za to przepraszam. Nie musisz mnie przepraszać za coś takiego. Ponownie ten ból w moim sercu. To nie jest coś, za co powinno się przepraszać. Dlaczego musisz w chwili goje częściej niż trzeba? I teraz jest bardzo ważny wybór, bo od tego zależy... Chwila. Czy pójdziemy oryginalną ścieżką, czy pójdziemy rozdziałem Tsubaki, ale... Chwila, pierw zrobimy zapis. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. W sumie ten odcinek się trochę przedłużył, miałem go trochę nagrać dłużej niż zwykle, a wyszło 30 parę minut. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że się podobało. A ja zdecyduję potem, czy pierw wyruszymy główną ścieżką, czy pierw będziemy tymi pobocznymi i będziemy wracać do tej głównej. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie.